Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że panowie z ochrony zachowywali się bardzo profesjonalnie, byli bardzo mili dla nas i jeszcze raz chciałem przeprosić za całe zamieszanie, które wprowadziliśmy na parkingu. Zapraszam na odcinek numer 2. Lewo, lewo, kur... Sorry. Vloga. Nagrywamy jakieś zimy z przyczepą. My chcieliśmy pokazać, jak się po prostu zrobić zakupy w markecie. Okay. No, przepraszam za kłopot jakby co. Boże, jaka spina w ogóle. Dobra, generalnie tak. Cieszę się, że nie zostaliśmy zatrzymani jako szpiedzy przemysłowi. Przyszedł pan z ochrony, który powiedział, że mamy się wylegitymować. Nie pamiętam, żeby był taki przepis, żeby ktokolwiek poza policjantem, strażą graniczną, celnikiem, był w stanie wylegitymować kogokolwiek w tym kraju, nie podając przyczyny. Ale jeżeli jestem w błędzie, to mnie z niego wyprowadźcie. No nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Jestem generalnie w ciężkim szoku, że ludzie mają problem, że nawet jak już powiedzieliśmy im, że tak naprawdę co robimy, że nagrywamy bloga, że vloga, że jak z jakimi wyzwaniami się wiąże, nie wiem, zaparkowanie przyczepy pod marketem, zrobienie zakupów. Jak już to wszystko było w porządku, to nadal powiedzieli nam, że nie, że mamy sobie pojechać, że nie mamy robić zakupów w ich supermarkecie, więc pojedziemy do konkurencji. Tak. Ja pitole. To jest parodia po prostu. Jedziemy do następnego supermarketu zostać uznanymi szpiegami. Ja kiedyś chciałem być agentem 007. Wyszło, że nawet na pół nie starczyło. Dobrze, Rafale. Więc na dzisiaj będzie ostatnie zadanie. Jutro czekają Cię jeszcze kolejne zadania. Spoko. Ale na dzisiaj, uwaga. Koperta numer 3. Pojechać przyczepą do lasu, znaleźć miejsce dla przyczepy. A, okej. Okay. A, muszę mieć możliwość wyjazdu do lasu. Czyli trzeba znać miejsca. Stary, to jest przygotowanie na cały dzień, żeby wiedzieć, gdzie chce się pojechać. A... Sorry, skupiam się na pierdyliardzie rzeczy, które się dzieją dookoła, czyli pani z psem, mokra nawierzchnia, górka przede mną, zrzuciłem do dwójki niepotrzebnie pewnie. Dobra, trójeczka powinna wystarczyć. Nie, mam za mało obrotów na trójkę, będę go męczyć. 1500, dwójeczka ograniczenie, zalecana prędkość 70, a my mamy 40. Dwójka, jedziemy, 2500 obrotów. 3000 obrotów. 3000 obrotów do odcięcia. 3500 obrotów, 50 na godzinę. I na trójkę. Dalej, 50 trzymamy, 2000 obrotów, jedziemy bardzo ekonomiczną prędkością. 2100 obrotów na diesla ponoć to takie najbardziej ergonomiczne. Ale ile w tym prawdy, to nie, ktoś wie. Dobra, nie było tak źle. Ale na pewno trzeba planować z wyprzedzeniem. Coś takiego, tir, milicja, na sygnałach i tir. Za dużo się dzieje dzisiaj. Kamel trop, czyli tutaj w lewo. Witajcie. O, lewo, lewo, kur... Do tyłu. Przepraszam, sorry. I mocniej w lewo. Pamiętaj o przyczepie. Nie zauważyłeś robo. Nie no. Ale dobrze, że zdążyłem ci powiedzieć. Bardzo dobrze. Bo kurwa już byśmy. Dokonałem zadania, zaparkowałem w lesie, a teraz muszę przygotować się na noc, czyli odłączyć przyczepę,
ustawić ją samodzielnie. Żeby odłączyć, to już się dowiedziałem z poprzednich odcinków, że muszę nogi rozłożyć. Więc mam narzędzie z tyłu. Pięknie przygotowane. Jest takie, że odłączam przyczepę. I jak ją odłączę, to po kolei. Czyli to najpierw było... Nie, najpierw był kabel. Więc kabel. Nie pogubić się w tym. O, mogę ręcznie, żeby nigdzie nie pojechał. Słuszna w sumie koncepcja. Właściwie to nie ma znaczenia, na jaką wysokość bój, tak później pojedzie do góry. I tutaj... Epa! Jesteśmy wolni. Będziemy ekonomiczni. I na dobrą sprawę to... Myślę, że dużo więcej nie potrzebuję odjeżdżać samochodem. Biorę. Taka mała rzecz cieszy. Udało się rozstawić przyczepę w lesie i co? I zacznę się gościć u kapitana w przyczepie. Rozłożę swoje bombetle i spędzę tutaj jakże miło i mam nadzieję bezdeszczową noc. I mam nadzieję, że wieczorem uda się upiec ziemniaki w ognichu. Do zobaczyska później. Będzie to za chwilę pierwsza noc w przyczepie tak naprawdę dla mnie. Do tej pory no w przyczepie nie spałem, miałem okazję spędzić kilka nocy w swoim życiu w namiocie i gdzieś tam na łódce. I widzę dużo podobieństw, jeżeli chodzi o życie na łódce, na zasadzie oszczędzania prądu, czy tam świadomości oszczędzania prądu. No ale też tego, że jest się gdzieś, gdzie powiedzmy w miarę wolnym, nazwijmy to w miarę wolnym, bo każdy ma swoje określenie wolności. No i nasz bohater dzisiaj spał w przyczepie. O, coś tam ma spod kołdry, ale... Nie chcę się wydobyć. Nie no, jest fajnie, jest fajnie. Fajnie? Jest fajnie. Widać las za oknem. Już okno jest otwarte, bo było duszno. I co? Powietrze z lasu dobre? Świeże, zimne, przyjemne, rześkie. Szafka... Lubi spotykać się z ludzką głową w nocy, generalnie, nie pomaga, ale też jakoś niespecjalnie przeszkadza, więc to jest trzecia pozycja, w której można spać w przyczepie. Najpierw głowa była tam, później głowa była tam, a teraz głowa jest tu. I na razie to jest chyba najbardziej optymalne. Dobra, teraz odkrycie, gdzie jest zimno, gdzie jest ciepła. Jest ciepło, jest fajnie. Jest bardzo ciepła. Co czuję, jak byłem pod prysznicem? To, że można się wykąpać z rana, będąc gdzieś tam w lesie, z czego nie można częściej doświadczyć, jak jest się pod namiotem tylko i wyłącznie. A co? No, myślałem, że wciśnienie wody będzie troszeczkę inne. Tyle, no. Nie ma. Inaczej to nie są jakieś, nie wiem, przeżycia ekstremalne, że o kurde, woda, no fajnie. Tak, to stwierdzam po minucie albo dwóch jeszcze namysłu, że jeżeli ktoś ma pracę mobilną i przemieszcza się z jednego miejsca w kraju w drugie, nie wiem, jaka to może być praca, ale jest to wtedy wygodne rzeczywiście, bo jakby nie... Jest się na swoim cały czas, ma się wszystko swoje, jest taka mała kawalerka. No i to jest fajne, to tak, to jest taki ogromny plus, że jest się na swoim, jest się w swoich betach, nie wiem, w swojej pościeli, można zostawić niepościelone, zasłonić kurtynki i nikt nie zagląda nam do chałupki. Jest gdzie przygotować sobie, nie wiem, herbatkę, śniadanie i pójść tak naprawdę, nie wiem, może kierownicy budowy na przykład, albo nie mam pojęcia, kto może wykonywać takie roboty, ale tak. To wydaje mi się, że taka mobilna robota, jak ktoś ma albo siedzi sobie, klika na komputerze, to dla niego może być rozwiązanie.